Kiedyś miałem gościa, który bardzo do mnie próbował się dobić, pisał tam jakieś propozycje współpracy. Ostatnia to była, żebym przejął opiekę nad sceną openmikerską Politechniki Łódzkiej. I nagle pisze, wiesz, ci w dupę za 3 dni, nie? I ja zrobiłem screen. Tak, zrobiłem screen, wrzuciłem to u siebie i tam, żeby był dumny, nie? Żeby wszyscy no wiedzieli. Tak, i ja też tam kiedyś byłem. Też robiłem te screeny, też wrzucałem, tylko to też się kiedyś w końcu nudzi. Co jest w ludziach, że wiesz, wstawiasz kiełbasę na grillu, ten brykiet jest źle rozpalony. Nie, najgorzej. Będziesz miał raka. Stary, ale total, a jeszcze trujesz środowisko. Wiesz, zdjęcie garażu. Po prostu garaż i leży jakiś tam samochód i opony. Opony nie mogą być w workach. Ale źle przechowujesz. Źle przechowywane. Ale nie, ale naprawdę nie mogą. Aha, no i widzisz. Ale wiesz, o co mi chodzi, wiesz o co chodzi. Hejt taki nasz, ludzi z mediów, gdzie jesteśmy już z tym obyci, wiemy, jakie są mechanizmy, wiemy, że czasami warto mieć na to po prostu Anę, tak? Mhm. To jest luz. My sobie z tym poradzimy. Ale gorzej jest z dzieciakami w wieku lat 9, 10, 11, gdzie to samo, co u nas w tym świecie medialnym, dzieje się na poziomie podstawówki. Że na przerwie? To jest problem. To jest problem, że na przerwie. Ja prowadzę klinikę leczenia otyłości dziecięcej. Naprawdę? Tak. I historie, które mi opowiadają dzieciaki, które walczą o swoje zdrowie, to jest stary, to jest po prostu jakiś hardcore. To są dzieci, które opowiadają, że najpierw oczywiście są wyzywane od grubasów. No to normalnie. Potem przychodzą ze swoim jedzeniem, no bo wiadomo, że ta dieta jest rozpisana i trzeba jej pilnować. W związku z tym, to odpala pewnie. To odpala już totalną agresję. Ten humus jest im wcierany w twarz, są tym, wiesz, obrzucane tymi marchewkami i tak dalej. Kiedy w końcu uda im się schudnąć i mają swój sukces, to zaczyna się zazdrość. Więc są już wyzywani od tasiemców i dalej gnębieni. Stary, to się nie kończy. Dzieci są bezlitosne, co? Bezlitosne totalnie. Więc wiesz, my tak naprawdę nie mamy problemu. Możemy sobie tam biadolić, labiodzić, że o Jezu, hejt, hejt, hejt. To nie jest hejt, bo ty masz mózg na to przygotowany. Mhm. Ale ten 9-latek, stary, to jest dla niego po prostu jakiś kosmos. On wraca do domu, no i wiesz, co się potem może wydarzyć, nie? A jeszcze w domu, jeszcze nie daj Bóg, nie ma normalnego domu, tylko tam jest... Tak. Tak, zgierz, tak, tak. I to jest prawdziwy problem. Zgierz. A w zgierzu wiesz, czego płaczysz, czy humus masz? A tam jest bardzo ładny McDonald's, ja tam byłem. I tylko to. A! Patrzeć show, zobacz na platformie WOW.